Kiedy się urodziłam, pierwszą rzeczą, jaką moi rodzice usłyszeli, to nieuleczalnie chora. Moje początkowe lata to były szpitale, sanatoria, lekarze. Trudno było mnie zdiagnozować. Tak do końca nikt nie wiedział, co mi jest. Wszyscy widzieli, że chodzi o mięśnie, ale tak naprawdę do końca nie było wiadomo. Czułam się samotna, miałam poczucie krzywdy, niesprawiedliwości. Kiedy miałam 8 lat, oddałam swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Zaczęłam nowe życie. Byłam świadoma tego, co zrobiłam. Wiedziałam, że Jezus jest teraz moim Panem i moje życie do Niego należy. Pewnego dnia obudziłam się z ogromnym bólem mięśni. Ból był tak ogromny, że musiałam brać bardzo silne leki przeciwbólowe. I trwało to miesiąc, drugi, trzeci i tak dalej. Pytałam się Boga, dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego cierpię? Dlaczego nie śpię po nocach? Dlaczego praktycznie boli mnie wszystko? To nie było tak, że bolała mnie ręka czy noga, ale bolało mnie każdy jeden mięsień. Modliłam się, prosiłam Boga, żebym się nie uzależniła też od leków. Z drugiej strony ufałam Bogu i czułam Jego bliskość i Jego obecność, ale nie było to łatwe. Miałam takie mocne poczucie tego, że to jest dobry czas, żeby wyjechać do Zakopanego. Wiedziałam, że to jest po prostu z ludzkiego punktu widzenia głupie i bez sensu. Jednak wiedziałam, że powinnam to zrobić i to jest dobry czas, żeby tutaj przyjechać i żeby tutaj żyć, żeby budować kościół, żeby innym ludziom mówić na tym o Bogu. I wtedy dostałam też obietnicę od Boga, że jeśli zaufam, to On zaspokoi każdą moją potrzebę. Dlatego, że nie było to trudne tylko ze względów fizycznych, ale tak samo finansowych. Nie było mi stać nawet na wynajęcie mieszkania. Pamiętam, któregoś dnia to był marzec. Położyłam się do łóżka. Kolejna noc. Trudna noc. Tylko, że noce były najtrudniejsze. I powiedziałam do Boga, że nie dam rady dalej. Że jest to zbyt trudne, że nie jestem w stanie zrobić ani jednego kroku dalej. Że mu ufam, że go kocham, ale nie jestem w stanie. I prosiłam, żeby albo zabrał ból, albo zabrał mnie. I wtedy zasnęłam. Wtedy od 2 lat pierwszy raz zasnęłam. I przespałam całą noc. Kiedy się obudziłam, nie było żadnego bólu. Nic, totalnie. Wtedy płakałam jak dziecko. Ja byłam mu bardzo za to wdzięczna. Wiedziałam, że On chce, żebym żyła. Doświadczam bardzo mocno Jego bliskości, Jego obecności, Jego miłości. I dzisiaj mogę powiedzieć, że nie tylko ze słyszenia wiem, że On mnie kocha. Nie tylko to, że ja to wiem, a ja to czuję, że On jest, że On mnie kocha, że On myśli o mnie. Że Jego myśli o mnie to są myślami o pokoju, a nie o niedoli. I wiem, że ciągle jest blisko. Czy jest fajnie, czy jest trudno. I chcę powiedzieć jeszcze to, że On okazał się wiernym. Tak jak obiecał, że będzie. Tak jest. Codziennie, każdego dnia okazuje się wiernym we wszystkim.